Kielce otrzymały tytuł Europejskiego Miasta Sportu 2018, prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez European Capitals and Cities of Sport Federation dla miast i społeczności, które wyróżniają się osiągnięciami w polityce miejskiej, w zakresie rozwoju oraz propagowania sportu. Podczas gali w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli wyróżnienie odebrał prezydent Kielc Wojciech Lubawski, który był niezwykle dumny z nagrody. Podkreślił, że przyznany tytuł to efekt konsekwencji. Przez wiele lat dziesiątki, setki ludzi decyduje o rozwoju naszego sportu w naszym mieście i nie schodzimy z tego tempa. Więc wreszcie ktoś się znalazł z zewnątrz, który powiedział, o, dużo zrobiliście. I rzeczywiście, jak była komisja, to podziwiali nie tylko te zespoły, które grają w ekstraklasie, ale również ten sport masowy, sport niepełnosprawnych, akademicki, bo to wszystko jest jakby... składa się na jedną wielką całość, na to sportowe życie w Kielcach, gdzie około 10 tysięcy ludzi aktywnie bierze udział. I komisja tutaj właśnie z Parlamentu Europejskiego doceniła to i dzisiaj poczuliśmy się rzeczywiście Europejczykami. Ja osobiście poczułem się jako prezydent Europejskiego Miasta i z dumą przyjąłem ten tytuł. Inicjatorem działań zmierzających do przyznania Kielcom wyróżnienia Europejskiego Miasta Sportu 2018 jest Bogdan Wenta, były słynny piłkarz ręczny, później trener Vive Kielce i reprezentacji Polski, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego. Especially I will welcome here my city, Kielce. Specjalnie witam Kielce, stolicę mojego regionu, pierwszego Europejskiego, pan Formalny wniosek z kandydaturą województwa świętokrzyskiego przygotował Urząd Miasta Kielce. Możemy się szczycić sportem przez duże S, czyli zespołami ekstraklasy, ale także w innych dyscyplinach. A chyba też to, co szczególnie komisja, która weryfikowała naszą kandydaturę, to, że posiadamy też infrastrukturę, to, że posiadamy też naturalną infrastrukturę, bo jesteśmy otoczeni lasami, góry, piękne miejsca, które to było też zaskoczeniem dla nich, że tak blisko jesteśmy przyrody i natury, która bardzo się wpisuje w naszą architekturę miejską. I oczywiście działalnością lokalnych społeczności czy organizacji społecznych, które nie tylko zajmują się bieganiem, ale i pomocą i to środowisko działa bardzo prężnie. Sądzę, że to jest tym elementem, który wpływał na ocenę naszego miasta i na przyznanie nam tego wyróżnienia, więc uważam, że jak najbardziej na to zasłużyliśmy, nie musimy się wstydzić. Przyznany tytuł to docenienie dotychczasowych działań miasta w zakresie propagowania sportu zawodowego i amatorskiego, rozwoju infrastruktury oraz troski o odpowiedni klimat dla tej sfery życia. Podczas uroczystości w Brukseli zostały już nawiązane pierwsze kontakty i znajomości. Artur Sobolewski, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta, podkreślił, że sport to jedna z bardzo ważnych dziedzin promocji. Kielce przez ostatnie lata bardzo intensywnie promują się właśnie poprzez sport, poprzez kluby sportowe, poprzez wydarzenia sportowe. To zostało jakby podsumowane tym tytułem, który został dzisiaj wręczony, czyli Europejskiego Miasta Sportu. Ten tytuł niewątpliwie będzie kolejnym elementem promującym miasto poprzez sport, no ale oczywiście sport to nie jedyna dziedzina, przez którą miasto chciałoby budować swój wizerunek. Stowarzyszenie ICES Europe sportowe tytuły Europejskiej Stolicy Miast i Społeczności przyznaje co roku. Europejską Stolicą Sportu 2018 będzie Sofia, zaś wśród wyróżnionych miast są m.in. Arnhem z Holandii, Banja Luka z Bośni, San Remo oraz Foligno z Włoch, Braga z Portugalii, Klaipėda z Litwy, Maribor ze Słowenii, Nitra ze Słowacji oraz Po z Francji. Kielce są jedynym polskim miastem, które otrzymało ten tytuł na 2018 rok. Pobyt kieleckiej delegacji w Brukseli był okazją do zwiedzenia, poznania funkcjonowania stolicy Belgii i Unii Europejskiej, a także działalności instytucji europejskich, przede wszystkim Parlamentu Europejskiego. W rolę przewodników wcielili się Bogdan Wenta i jego współpracownicy.